przyznam się wam szczerze, tak długo zwlekałem z odpaleniem gry ponownie, że już jest głęboka cisza nocna, więc z góry przepraszam sąsiadów z dołu i przez ścianę naprzeciwko. No ale musimy. Chyba, że po prostu przerwiemy albo pominiemy przerywnik filmowy i tyle, i po wszystkim, ale no nie. Tą scenę trzeba zobaczyć do końca. I wcale mi się tego nie chce robić. Ej, autentycznie historia może zmienić moje podejście do The Last of Us totalnie. No ale zobaczymy. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. O cholera, od razu? Serio, naprawdę? Jak? Zemdlał. Dać go pod ścianę. Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Ja, on nie ma kolana w ogóle już. Ja pierdzielę. To naprawdę się ciężko ogląda. Joel Miller. Ej, nazwiska nie znałem. Kim jesteś? Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko! Nie wiem, że jeszcze go będą torturować, no. Pan Neil Druckmann powinien dostać, kurde, klapsa minimum, ale taką otwartą dłonią przez ryj. Nie ruszaj się, kurwa. Z drogi! No jaj, zatruszę go kijem golfowym na śmierć, no... Ty durny staruchu. Nie poganiaj mnie. Dobrze, że nam oszczędzili chociaż reszty ciosów, które pewnie spłynęły do Joela. No ale w tym momencie totalnie nie dziwią mnie bardzo spolaryzowane oceny. Tommy! I też już znamy prawdopodobny powód. Znaczy, tak właściwie... Na pewno to jest powód zemsty Eli. Jasne, no nie wiem, po prostu aż... No za nie mówiłem. Po prostu za nie mówiłem. Nie no, lecę sprintem, może... No nie, no nie uratuję go już, no nie. Bądź cały. No myślenie życzeniowe, Eli, niestety tutaj w tym momencie nie zadziała. Ani trochę. Jasny gwint, no i w tak... początkowej fazie gry do tego? No, myślałem, że jakaś znajdźka może albo coś w ten deseń. No, ale nie, dobra. No, nie, w sumie teraz szczerze znajdźki... Nie, będziemy lecieć sprintem przez tą grę. Jeżeli tak to ma wyglądać, to... Tam jest. Tak szybko, jak tylko możliwe. O! Skąd to dochodzi? Jeszcze żył. Joel. No widzisz, jak się spieszę? Serio, z kukiem ze schodów nawet. O, coraz bliżej. Kurwa. Oczywiście w piwnicy, no ja pierdzielę. A nie!
No strzelaj od razu, co ty robisz? Na ziemię! Puszczaj! Zwiąż ją! Odpierdol się! Sucha! Puszczaj! Zabiję was, kurwa! Co się dzieje? Zostaw go! Kto to? Ślizgnęła się! Dlaczego nie pilnowałaś wejścia? Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi! Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość. Chcesz tego, co ja, tak? Skończ to. Już. Kulka czy ostatni cios? Joel, wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! No i czaszka rozwalona, mózg na kiju. Idź do diabła. Zabiję was tu! Nie! Ej, co ty wybrałeś? Sprząta! Nie możemy tak rozwodować! Zabiję was! No, ogólnie rzecz biorąc, to kopnięcie też mogło ją zabić, nie? Ale... Dobra, Tommy chyba jeszcze żyje. Eli? Eli? Przykro mi. Jesse! Są tutaj! Nie. Dobra, a co z Tommy? Bo to on jeszcze... No ja, że niby tylko zemdlał. Sorry, wybaczcie. Ej, są takie momenty, gdzie kamera autentycznie moich materiałów by się przydała, bo więcej mówi moja modowa ciała, mimika twarzy teraz niż głos. Co tu się od Janie pawliło, nie? Okej, okay, tym razem z kolei ile czasu minęło, bo trzeba ścigać tamtą bandę źle nastawionych do Joela niegdyś ludzi. Hej. Hej. Może usiądę. I serio, tylko Joela uśmiech śmierci w tej historii? Dobra, lepiej tylko Joela niż wszystkich po kolei, których znaliśmy z pierwszej części, no ale... Za co? Maria chce, żebyś coś zjadła. Nie powstrzyma nas. A jeżeli chodzi o wspólną wendetę, to raczej Tommy'ego już powstrzymała? Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jackson. Dobra, czyli wiemy, dokąd to zmierza. Szykuje się samotna wendeta po prostu. Więc ujdzie im to bezkarnie. Kto tak powiedział? Na to przecież wychodzi. A jeśli znowu zaatakują łowcy? Pierdolisz tak samo jak ona. Bo może ma rację. Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle. Nieprawda. Oczywiście, kurwa, że prawda. Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle. Front wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach? Kurtki mogły być kradzione. Co?
No, wszystkie serio. A co, jeżeli się przenieśli? Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź. Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa, ile mają broni. W dupie to mam. No to nie chodzi o zemstę. Nie. Po prostu. No, zemsta nie kieruje się racjonalnymi pobudkami. Choć niby najlepiej smakuje na chłodno. Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej? Na pewno nam kogoś przydzieli. A jeśli nie? To coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę. No coś mi się wydaje, że Eli i tak nie będzie czekać, po prostu wybierze się sama. Dobra. No i naprawdę teraz, jeżeli faktycznie dojdzie do momentu, że będę kontrolował Abby znowu, no to tak jak mówiłem, skok z urwiska za każdym razem. Choć też domniemam, że jej czyn był czymś umotywowany, dobra, no ale... Nieważne jaka motywacja, grup Joela no, nie powinien się znaleźć już na samym początku The Last of Us części drugiej. Łzy do oczu napływają. Co jest grane? No i to jest właśnie ogromna moc płynąca z gier wideo. Najbardziej immersyjne z medium, jakie może być. Wejdźmy jeszcze do jego domu. Czyli co, Dina idzie z nią? Chcę coś stamtąd wziąć. Rozumiem jakieś tam zauroczenie czy coś, ale na praktycznie samobójczą misję? Już nie przeskoczę, nie zobaczę z bliska. Aha, i sprintu też nie ma, wiesz co? Nie, nie ma sensu krążyć po cmentarzu. Im szybciej, tym lepiej nie do przodu. Dostałam się do koni. To mi chyba jednego wziął, więc Maria zaryglowała stajnię. Jebane Tommy. On ci powiedział Marii po prostu. Coś skombinujemy. Jakieś auto albo konia. Dobra. To znacznie utrudni drogę do Seattle. No to będzie trudniejsza. Wiesz, że możesz jeszcze zmienić zdanie. Wiem. Po prostu nie chcę, żebyś czuła, że musisz. Eli. Idę z tobą. Koniec rozmowy. O cholera. No to jest poważna decyzja. I bardzo odważna. I trochę głupia. Musisz iść po swój plecak? Schowałam go przy wschodniej bramie. Uznałam, że tamtędy wyjdziemy. Ja pierdzielę, serio. A co tu się... Co tu się wydarzyło? W części trzeciej, okej. Okay. Ja ile kwiatów. Królik. Zając.
Zostaw te kwiaty do jasnej cholery, są Joela. O cholera. Sporo. O, i mam podpisaną skrzynkę jeszcze mailową. Pocztową. I ciężko mi się... Kurczę, no a. No, coś mniej więcej jak... No, jak Ali w tym momencie. Nie dziwię się zupełnie, że zwlekałem. Czego ci trzeba? Przyniosę. A no to chyba na poprzedni odcinek przerwałem tuż przed tym momentem, więc... Okej. Okay. Albo dobra. Dobrze, sobie tego oszczędziłem wtedy. Chodź. Poczekam na dole. Dzięki. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze. Takie epitafium troszeczkę dla Joela. Co, szkic Eli? Aha. Trochę podobny. Ale widać jeszcze krzyżyk od proporcji twarzy. O, czyli Eli ma talent do rysowania taki, powiedzmy, 3 levele wyższy od mojego, a mój jest tuż nad patyczkami, przypominam. Nie będziemy czytać wszystkiego. Nie będziemy czytać wszystkie o dinozaurach. Dobry dzień. Moment. Jaki dzień? O czym ona wspomina teraz? W jedynce była jakaś scena w muzeum? Archeologicznym? Nie, naprawdę, w mojej głowie teraz czai się tylko i wyłącznie smutek, a nie... Przypominam sobie scen z jedynki. Ale inaczej, Eli może, moim zdaniem, mieć wobec siebie pewne wyrzuty sumienia, bo nie zabrakło dużo, żeby Joela uratować. Chyba ciut wcześniej, może gdyby nie spaliła tego jointa, może... No, o... Kto wie. Ale z drugiej strony, gdyby nie przyszła, to Joel byłby jeszcze okładany tym kijem pewnie, no... paręnaście razy. Niczym Glenn w The Walking Dead. Przez Negana, ale no, tutaj też komuś mogłem coś zaspoilerować przypadkiem. Jakoś nie chcę mi się tej sobie oglądać. Którą Eli ma teraz w dzienniku. Normalnie najchętniej to bym teraz zapalił po prostu. Usiadł, zapalił, przemyślał. Kurde. No nie, Druckmann to powinien liścia dostać. No chyba, że na końcu Eli się obudzi po prostu, na samym końcu gry oczywiście. Obudzi się w swoim własnym łóżku ze słowami Jezus Maria, ale miałem koszmar. Ale jakoś szczerze wątpię. To jest dopiero myślenie życzeniowe. Ogólnie rzecz biorąc przyjemne miejsce. Szkoda, że teraz będzie puste. Dobra, pudełko, gitara. Jeszcze moment. O, Joel lustra nie potrzebował najwidoczniej. A, czyli to pomieszczenie to była jego kuchnia. Domniemam w takim razie. No, tutaj myte naczynia. Tu gotowane posiłki. W sumie trzymał się jednej kondygnacji. Tu faktyczna, autentyczna toaleta z łazienką pewnikiem. Jakiś składzik. No, a tu... pracownia, można rzec. Czyżby rzeźby Joela ręką wykonane? Aha, na czymś pracował. Rodeo. No już nie dokończy. Ej, no na twarzy mam teraz taką podkówkę, nie? Że i to taką skierowaną ku dołowi, więc... Dobra, ale teraz co naszkicowała tutaj, to sobie zobaczmy akurat. O, moment. A, zapisała sobie. No tutaj to zobaczmy.
Czy ona pisała piosenkę? Dla Joela? Obietnice złożone o zachodzie są równie wiążące co reszta. No ale właśnie, zjedźmy niżej. Front wyzwania waszych domów, kim oni są, to mi mówił, że ona ma na imię Abby. No ale też słyszała to imię przecież. Czyli personalna vendetta wobec jednej osoby, ale pewnie multum ofiar po drodze, czyli coś mniej więcej takiego jak Joel dla Ellie robił w pierwszej części. To już teraz tutaj nie jest dla, bo zemsta nie jest dla osoby, za którą się mścisz. Tylko dla siebie samego. Czyli teraz to jest personalna vendetta Ellie po prostu. I tylko i wyłącznie dla Ellie. A w tej kurce chyba śmigał zimą w pierwszej części. Ale cholera, już tak poobkładany był kijem, że nawet zabrano mu ostatnie słowa, jakie mógł wypowiedzieć do Ellie, ale nie zabrano mu widoku. Jemu gałka oczu nie wyskoczyła jak Glennowi. Jak już raz zaspoilerowałem, to już mogę. No przynajmniej teraz Joel nie musi się martwić o Ellie już. Choć w tym momencie powinien jak najbardziej. Ja jeszcze to zdjęcie udało mu się zachować. Zupełnie inne czasy. Jak miała na imię jego córkę? Ktoś pamięta? Mi uciekło. Ej nie, no co? Co się dzieje? A w pudełku? No, ten podarowany przez córkę zegarek. I czarne, brudne paznokcie Ellie. No dobra, nie będziemy się bawić zbytnio. O, to się może przydać. To schowaj do kieszeni od razu. Czyli domniemam, że... Ej, czy ona mu weszła na łóżko właśnie, czy... Już moment. Wszystko gra? I pewnie w ten kocyk była owinięta córka Joela, bo przypominam, dostała serię z broni automatycznej wystrzelona przez żołnierza. Jest taki, powiedzmy, nostalgiczny... Nostalgiczny kącik. Ustawiliśmy to pudełeczko w kącie łóżka. Nostalgiczny dla Joela. Mimo tego, że Ellie już pewnie była jego oczkiem w głowie teraz, to jednak pamięć o córce pozostała. No Joel koniec końców nie był złym człowiekiem. Był w stanie się posunąć naprawdę daleko. Naprawdę daleko, ale... Umotywowany zawsze był jakimś wyższym, dobrym celem, a nie rabunkiem, kradzieżą, czy coś w ten deseń. Dobra. Zobaczmy, czego tam Dina chciała na dole. Coś mi się wydaje, że chyba jednak z nami nie pojedzie, bo dwóch zgonów w krótkim okresie czasu to chyba byśmy nie znieśli. O, Maria. Siema. I tak nie powstrzymasz Ellie, więc po prostu daj jej mapę. Maria? Dobre słowo. Jadę do Seattle. Chciałbym odpuścić, ale nie umiem. Tommy. Muszę wymierzyć im sprawiedliwość. Ellie też będzie chciała jechać. Powstrzymaj ją. Zabierz jej broń. Zabierz jej konie. Może ją gdzieś zamknij. Daj mi czas, żebym to skończył. Zawsze kochający Tommy. On się tam, kurwa, da zabić. Powinien był mnie zabrać. A ty dać nam ludzi, żeby ścigać tych skurwieli. Bardzo bym chciała. Chcesz mnie gdzieś zamknąć? Lepiej, żebyś została. Nie ma, kurwa, opcji. Lepiej, żebyś została, ale dobrze cię znam. Jedziesz z nią? To. Czyli chcecie się stąd wygrać?
Pieszo? Tak. No, dwa konie byś mogła odpalić chociaż. Serio, żeby przynajmniej dogoniły Tomiego, większa szansa, że przeżyje wtedy. W stajni mają wam dać waszego konia. Weźcie trochę amunicji. Dzięki, Maria. No to pewnie decyzja ze względu na Tomiego. Coś dla mnie. No właśnie. I sprowadźcie mojego durnego męża żywego. Jasne. Cholera, fajnie byłaby, chociaż to się udało. W porządku. Ruszajcie, bo zrobi się ciemno. Vendetta, moi drodzy. Znaczy, szczerze spodziewałem się, że nawet ten spoiler mi aż tak dużo nie zdradził, po prostu jak trailery i materiały promocyjne przed Seattle, już? Ale inaczej, jak materiały pokazywały, że Ellie jest na wojennej ścieżce i właśnie wszyscy doszukiwali się powodu, no to to się wydawało oczywiste, prawda? Chciał go utopić i Joel nie mógł dosięgnąć broni. I wtedy Ellie strzeliła pierwszy raz i zabiła człowieka. Nie miałam czasu. Po prostu podbiegłam, złapałam broń i strzeliłam mu w gębę. Ile miałaś lat? 14. A ile ty miałaś? Czyli teraz ma 18. Wszystko jest legalne. Nie. W pełni świadomych, niezagrzebionych osobach. 10. Wow. Co się stało? Ty wrzucił się na mamę. Dźgnęłam go. O kurwa. Wygrałaś. Ta, ale za mnie kozak. Jak bardzo się zgubiłyśmy? W ogóle. Ej, zaufaj mi, co? Inaczej, napis na ekranie świadczy, że jest to Seattle, ale czyli... co z tymi porąbanymi kanibalami, na których wpadliście? Są w dobrym miejscu. Raz już was ścigali. Może to całe WLF ma z nimi związek? Nie, to chyba nie ta sama grupa. Wiewiórka. Może ci przemytnicy z Bostonu? Dina, Joel naraził się wielu ludziom. Nie ma co zgadywać. Dobra. Przynajmniej póki nie dowiemy się więcej. Ale to naprawdę? A może to tak po prostu? Nie za jakąś konkretną osobę Abby się mściła, tylko za sam fakt, że Ellie... Jakby inaczej, sorry, że Joel pogrzebał szansę ludzkości na normalność. Nie dając stworzyć lekarstwa z Ellie. No ale podejrzewam, że motywację Abby poznamy gdzieś w okolicach końcówki gry dopiero. Ale ja w tym momencie, jeśli pozwolicie, skończę ten odcinek. Chyba muszę faktycznie zapalić. Przetrawić to. W kolejnych materiałach już, mam nadzieję, będzie ciut weselej. Ciut. Chociażby. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, tak autentycznie trzymajcie się, bo ten odcinek był ciężki. Pozdro, cześć, hej!